Hejka, witam Was na moim kanale. Dzisiaj będę robić slajma z rzeczy z chińskiego zamówienia. Pytałam się Was w filmiku, żebyście chcieli, żebym właśnie zrobiła z tym zestawem slajma. Powiedzieliście, że tak, tak więc robię. W zestawie są dwa kleje przezroczyste, duża miarka, mała miarka, borax w pojemniczku. On w ogóle jest troszeczkę dziwny, bo jest przebarwiony, ale zobaczymy wszystko, jak już będziemy robić slajma. Były cztery pojemniczki, mam teraz dwa, ponieważ w dwóch już mam inne slajmy. 12 kolorów brokatu i 3 barwniki. W ogóle wiecie co? Te barwniki wyglądają na początku jak podstawowe kolory: niebieski, czerwony i żółty, a to jest fioletowy, pomarańczowy i żółty, tak więc byłam trochę zdziwiona, bo już to przetestowałam i no naprawdę trochę dziwnie z tymi kolorami. I tutaj jeszcze w tych brokatach są takie dwie malusie łyżeczki, tak więc one się przydadzą do odmierzania jakichś małych rzeczy. A teraz zaczynamy. Te brokaty już były tak rozsypane, jak do mnie przyszły, nawet na stronie to zdjęcie je prezentujące prezentowało właśnie takie rozsypane lekko, ale to nic, i tak się bardzo ładnie prezentują. No a otworzyłam je na razie tylko dlatego, żeby wziąć łyżeczki. Wezmę tą miętową, lekko ją otrzepię. Pamiętajcie, że jak używacie boraksu, to powinniście być pod kontrolą osób dorosłych, koło mnie jest mama. Tutaj mam 50 ml ciepłej wody, ale nie jest to wrzątek. No a teraz wsypię trochę tego boraksu. W ogóle on ma taką konsystencję jak mokry piasek. Nie jest do końca taki suchy. No i jest lekko poprzebarwiany. Ale dobra, nieważne. Wsypuję jedną taką dużą łyżeczkę do środka, żeby potem tym zaktywować naszego slajma. Teraz to wszystko dobrze mieszam. Do pojemnika wlewam 50 ml kleju. Ok, wlałam już tutaj ten klej, a teraz dodam barwnik. Tutaj jest ten fioletowy i myślę, że dodam go dosyć sporo, ponieważ niby wygląda, że ma taką pigmentację, ale na tyle kleju to jednak powinnam dodać chyba sporo. Dobra, teraz ten barwnik wymieszam razem z klejem, ale ładny kolor wyszedł. W sumie to wychodzi, bo jeszcze do końca tego nie rozmieszałam. Wow, to jest taki indygo? Granatowo-fioletowy w każdym bądź razie. Albo taki ciemny fiolet. Ładnie wyszedł. Wow. Teraz otworzę to opakowanie brokatów i wsypię nie jeden kolor, a kilka, ponieważ zrobię Galaxy Slime'a. Patrzę, myślałam na początku, że ten jest pusty. Dodaję te brokaty, zaczynam od jasnego różowego. Teraz ciemny róż. Błękitny. I srebrny. Dodam jeszcze trochę tego błękitu, bo dosyć mało mi się wzięło. Teraz ten brokat powoli wymieszam z klejem. Ślicznie to wygląda. Ten slajm będzie musiał być piękny. Wygląda jak galaktyka. Bardzo, bardzo ładnie. Ten brokat jest taki drobny i tak się mieni w tym slajmie. W sumie to jeszcze nie slajmie. Nadszedł czas na aktywator, tak więc wlewam na razie odrobinkę. I zaczynam to mieszać. Jestem ciekawa. Ale dobra, gęstnieje, czyli slajm wyjdzie raczej. Ale super, już zaczęło gęstnić, wszystko ładnie. Wow, szybko. Wyciągam na biurko, jest dosyć trudno, ponieważ jest gęsty, ale mam wrażenie, że jeszcze się klei. Pobawiłam się nim przez chwilkę i jest już dużo bardziej elastyczny, ale zaczął się kleić do rąk, tak więc zamoczę sobie trochę palce w aktywatorze i przez to dodam tyci tego aktywatora do niego, ale się rozciąga, jest naprawdę bardzo fajny.
Niestety trochę mi przebarwił biurko. Jest super, ale jak widzicie, moje biurko jest niebiesko-fioletowe. Zobaczcie, jak super wygląda z bliska. Bardzo fajnie się z nim bawi. Jest rozciągliwy, błyszczący, ma ładny kolor. No i bardzo mi się podoba. Zobaczcie, ile mi jeszcze zostało buraksu. Nalałam do tego slajma niecałe 5 ml. Tak więc ten roztwór sobie jeszcze gdzieś przeleję. No i będę go potem dalej używać. Jestem naprawdę bardzo zdziwiona. Slime wyszedł super, bardzo mi się podoba. A teraz wsadzę go do pojemniczka, żeby nie wysechł i odstawię zamkniętego na parę dni, żeby stał się przezroczysty. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam spodobał. Dajcie koniecznie łapkę w górę, komentarz i kto dotrwał do tego momentu, niech napisze Galaxy Slime. Mam nadzieję, że pojedziecie na moje social media, Instagrama, Snapchata, Facebooka i Musical.ly. Pa, pa!